Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami ETS 2 na moim kanale, czyli Euro Truck Simulator 2. Jesteśmy, słuchajcie, w odcinku numer 12 właśnie z tej serii. Kochani, no tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, dotarliśmy do miasta Rostock w Niemczech. Słuchajcie, jesteśmy bardzo blisko morza. No i oczywiście będziemy sobie próbowali właśnie po tej linii tutaj iść. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału właśnie w odcinku 12 z tej serii. No dobrze, stan konta, słuchajcie, 36 205 euro. Liczba ciężarówek 3, liczba kierowców 3 oczywiście mamy. No i zobaczmy, słuchajcie, jak oni sobie radzą. Na razie no mamy zysk z ostatnich 7 dni 42 tysiące, no i średni zysk dzienny 10,5 tysiąca, więc no miejmy nadzieję, słuchajcie, że będziemy w stanie spłacać tutaj nasze zobowiązania. Dobrze, na razie, słuchajcie, jeszcze tutaj polityki treningowej na razie nie zmieniamy, musimy troszeczkę, słuchajcie, zarobić tych pieniążków. No i cóż, widzimy tutaj, że nasz Lennart, słuchajcie, jedzie w trasie, więc wszystko jest ok. Ralf to samo. Też widzimy tutaj, że no cały czas, słuchajcie, wszyscy zarabiają pieniążki. Dobra, my jedziemy, słuchajcie, w takim razie rozejrzymy się troszeczkę po mieście. Zobaczymy, jak to oczywiście będzie wyglądało tutaj. No i zobaczymy, słuchajcie. Tak, zmęczenie jest, więc o tym na pewno trzeba będzie pomyśleć. Dobrze, zobaczmy, słuchajcie, co my dzisiaj możemy sobie tutaj ewentualnie przewieźć. Jak to wygląda na rynku przesyłek w dniu dzisiejszym. Zobaczmy, jesteśmy tutaj. No, Travenbunde, słuchajcie, przydałoby się odwiedzić. Natomiast tak, my tutaj tak naprawdę możemy lecieć do Hamburga, ewentualnie wrócić do Szczecina, więc no myślę, że gdybyśmy mieli wybierać, to oczywiście ta opcja raczej tutaj Rostock, Hamburg, ale oczywiście też wskazane, słuchajcie, żeby troszeczkę się rozejrzeć po tym mieście. Mamy jeszcze jakąś firmę tutaj z tej lewej strony. Dobra, tu można jechać, można jechać. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, co jest tutaj. Dobra, tam było 4200 za tą przesyłkę, więc zobaczymy, jak to tutaj. No tutaj akurat, słuchajcie, nic nie ma, kompletnie nic, więc no niestety jeszcze tutaj nie podziałamy, jeżeli chodzi o tą firmę, a szkoda. Dobra, zaraz zobaczymy, czy my jeszcze mamy tutaj ewentualnie jakąś alternatywę. No, mamy jedną taką, którą minęliśmy tutaj po drodze. Dobrze, to jeszcze odwiedzimy sobie. Tu jeszcze mamy, słuchajcie, nie widzę dokładnie nazwy, ale jest to jeszcze firma, którą nie wiem jakim cudem, ale jakoś ominęliśmy. Gdzieś tu musi być wjazd do niej. Dobra, chyba musimy tutaj skręcić. Tak, i następnie tutaj odbić.
Cell plan. Dobra, zobaczymy jak to wygląda tutaj. Okej, okay, czyli tutaj mamy tak, albo Szczecin, albo Kilonia, słuchajcie, więc no lecimy w stronę Danii, można powiedzieć. Omijając oczywiście tutaj, więc pytanie, czy no chyba jednak będziemy musieli, słuchajcie, wrócić do opcji tej pierwszej. Po pierwsze dlatego, że no jest to dosyć spora różnica w zarobkach, bo przecież tam było 4200. No. Dobra, miasto mamy odkryte, więc słuchajcie, będziemy próbowali tutaj lecieć na Hamburg. No i podejrzewam, że z Hamburgu po prostu będziemy mieć troszeczkę większy wybór, jeżeli chodzi o te firmy, które ewentualnie będziemy mogli obsługiwać. Dobra, tu jest luz. Dobra, w miarę nam to sprawnie poszło. No oczywiście jestem też ciekawy, od czego będzie zależeć, słuchajcie, ilość tych przesyłek, która będzie, mam nadzieję, że wzrastała po prostu z każdym odcinkiem. Dobra, bierzemy, słuchajcie, lecimy na Hamburg. 4300 do przyjęcia. Jedź bezpiecznie. Dobra, zlecenie jest ogarnięte. Teraz tylko kwestia przyczepy i możemy, słuchajcie, lecieć. Dobra, oczywiście gdzieś po drodze, słuchajcie, hotel to na pewno. Znaleziono sygnał GPS, system. I możemy lecieć. Dobra, czysto. Skręć w lewo. Dobra. No coś chyba zaczyna padać. Dobra, no jeszcze nas tutaj mocno zmęczenie nie bierze, więc miejmy nadzieję, że po prostu trafimy coś po drodze do Hamburga. Bo na pewno trzeba będzie z tego skorzystać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobrze, paliwko jeszcze jest, więc tutaj na pewno, słuchajcie, o to się martwić na razie nie trzeba. Skręć w lewo. Dobra, ile my mamy do przejechania? 185 km, także no tutaj, słuchajcie, po tej przejażdżce po Niemczech, no tak jak widać, te dystanse jeszcze nie są aż takie hardkorowe. Salon Renault, no natomiast na razie, słuchajcie, możemy zapomnieć o kupowaniu jakichkolwiek ciężarówek. Na razie skupiamy się oczywiście na tym, co mamy w tej chwili, bo to i tak jest naprawdę dużo. Trzy ciężarówki w terenie zarabiają, słuchajcie, no miejmy nadzieję, że dojdę do momentu maksymalnego. Słuchajcie, zobaczymy, jak to wyjdzie oczywiście, ile czasu to będzie nam tutaj zajmowało. Dobra, widzę już odbitkę na Hamburg. No, nie wiem, co my wieziemy, ale nie mogę, słuchajcie, rozpędzić tej naszej maszyny.
No, wpuścił nas, ale naprawdę musiałem też i ostro przyhamować, bo nie wiedziałem tak naprawdę, jak zachowa się ta ciężarówka, która była za nami. Dobra, no troszeczkę zaczynamy się rozpędzać. Dobra, mamy tutaj oczywiście po drodze paliwko. No i jest ten odpoczynek, więc pytanie, słuchajcie, czy nie skorzystamy. Nie skorzystamy tutaj teraz z okazji. W porządku, znajdziemy inną trasę. Jedź prosto. Dobra, podjedziemy sobie na razie. Zatankujemy tą naszą maszynę. No, troszeczkę powiem wam, że wlazło tutaj. No, 500 litrów. Przeliczam trasę. Dobra, tu mamy parking. Dobra. No, przy okazji, słuchajcie. Nasz kierowca Ralf zarobił troszeczkę dla nas pieniążków, aczkolwiek nie widać tego za bardzo. Osiągnął przy okazji nowy poziom, słuchajcie. No, my mamy o dziwo, słuchajcie, tą muzyczkę, więc czy to oznacza, że nasze zlecenie po prostu powinno już być na miejscu. No to by potwierdzało tylko kwestię. Że powinniśmy odpoczywać po prostu między ładunkami. No, 133 km do celu. No i na razie, słuchajcie, 30 tysięcy, więc no, niedużo, słuchajcie, zmalało nam to wszystko na koncie w tym momencie. Naprawdę strasznie długo zajmuje kwestia rozpędzenia tego auta i muzyczka cały czas jest. No już tutaj na mocnym ryzyku. Dobra, teraz możemy trochę zwolnić. Dobra, no poniżej setki, ale cały czas muzyczka tutaj, słuchajcie, przypomina nam o tym zleceniu. No i troszkę szkoda, bo naprawdę, słuchajcie, można się fajnie rozpędzić, no ale trzeba oczywiście uważać, żeby nie dostać mandatu. Może później, słuchajcie, jakimiś umiejętnościami dodatkowymi troszeczkę inaczej to będzie wyglądało.
Dobra, i teraz prosto, okej. Trzymaj się prawej strony. Dobra, i tu odbijamy. No, nie mamy zresztą innego wyboru. No, ależ troszeczkę za ostro poszedłem. Powyżej dozwolonej prędkości. Trzymaj się lewej strony. Dobra, i wybijamy na lewo. No, jeszcze trochę. 70 km, słuchajcie. Dobra, no i już teraz chyba prosta droga na Hamburg. Sześćdziesiąt do celu. A, proszę bardzo. Na szczęście bez mandatu. Dobra, udaje nam się to utrzymywać na razie, więc nie jest źle, słuchajcie, no ale to też pokazuje, że naprawdę jakbyśmy mieli taką ekstra stoningowaną maszynę, słuchajcie, no to naprawdę można tutaj nieźle pnąć do przodu. Zbliżamy się. 36 km do celu. Dobra, widać już cel, słuchajcie. Także będziemy odbijali za chwileczkę na Hamburg. No i zobaczymy oczywiście, co to miasto ma dla nas tutaj do dyspozycji, jeżeli chodzi o kolejne ładunki, kolejne zlecenia. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Dobra, odbijamy na prawo. Zjedź w prawo. No, jak widzicie, na pełnym ryzyku. Troszeczkę szybciej. Dobra, światełka, zdążymy. Dążymy. No, tu już naprawdę w końcówce, słuchajcie, przyspieszamy ostro. Dobra, miasto chyba nie odkryte, skoro widać te znaczniki na mapce, więc oczywiście będziemy mieć tutaj za chwileczkę kolejne rzeczy. Najważniejszy napis, słuchajcie, odcinka: odkryto miasto Hamburg. Witamy, Germany. Kolejne miasto na mapce, słuchajcie, odkryte. Oczywiście zobaczymy po dostarczeniu ładunku. Pozwiedzamy sobie troszeczkę ten Hamburg. Podejrzymy, słuchajcie, firmy, które oczywiście możemy tutaj obsłużyć. Dobra, jest zieleń. I lecimy. Oj, zapomniałem, że ta przyczepka, ona naprawdę ma konkretną długość. Dobra, tutaj akurat, słuchajcie, jeden znacznik odkryjemy od razu po drodze do strefy rozładunkowej. Skręć w prawo. No tutaj już, słuchajcie, nie mamy aż takiego szczęścia do światełek. Dobra, czekamy, czyli tutaj na razie widzę
raz, dwa, trzy firmy, słuchajcie, które musimy odwiedzić. No i oczywiście kwestia tych znaczników. Jeden mamy tutaj akurat po drodze, więc ojojoj, no naprawdę. Strasznie długa to nasza. Okej, czyli tu mamy Iveco. Odkrytą, tak jest, marki Iveco. Dobra. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra, i tu jest firma, gdzie musimy zostawić nasz ładunek. To była miła przejażdżka. Tak, też tak uważam. Dobra. Okej, muzyczka się skończyła. Dobra, tylko nie widzę. O, dobra. 40 XP maksymalnie. No, muzyczka gra dalej, słuchajcie. Dobra, teraz jakoś tutaj będziemy wybijali. No, powiem szczerze, że ciężkawo to wygląda. Dobra, zobaczmy. No, chciałbym tutaj mocniej. Mocniej wyrównać, ale to nie będzie takie proste. Jak widzicie, naprawdę, ale powinno być za to 90 expo, a nie tak malutko. Dobra, teraz się można poprawiać delikatnie. Dobra, powinno nam się to udać, ok? Dobra, mamy dostarczony, no i to jest właśnie ta informacja. Słuchajcie, spóźnienie i zobaczcie, ile my dostaliśmy tutaj kary. 355 euro, 18 expów nam zabrali. Poziom czwarty, cały czas, słuchajcie, próbujemy przebić. No i cóż, no niestety nie dostaliśmy premii, jeszcze dostaliśmy mniej, bo 3900 tak naprawdę, więc no słuchajcie, jak widać, niestety można dostać tutaj po kieszeni. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, na te mailiki. My je oczywiście cały czas czytamy i one cały czas do nas wracają, ciekawe. No dobra, lecimy w takim razie dalej. Dobrze, teraz tak, możemy sobie oczywiście podejrzeć, co jest tutaj dla nas. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobrze, gdzie my możemy się udać z tej firmy? No tutaj naprawdę, słuchajcie, zobaczcie od razu, ile jest możliwości tak naprawdę. 4 za 5000, Hamburg... Hamburg, Osnabrück. No dobra, słuchajcie, naprawdę kuszący kierunek. Wydaje mi się, tylko tak, bo tutaj aha, tu już będziemy szli bardziej w głąb.
No dobra, ale jeszcze słuchajcie, nie lecieliśmy sobie w tą stronę. No, widać, że dani nie mamy, więc trzeba będzie chyba o jakimś DLC-ku pomyśleć. No i teraz miedziane rynny dachowe czy fasola, słuchajcie, no. Widać, że ciężkawy ten ładuneczek. No nic, dobra, jeszcze się słuchajcie rozejrzymy, no bo przecież takie mamy założenie tutaj. Jesteśmy w nowym mieście, więc możemy troszeczkę się bardziej porozglądać. Tutaj jeszcze mamy jeden znacznik do odkrycia. No muszę tak troszeczkę nieprzepisowo, ale bardzo dużo czasu by to zajęło. Dobra, tu jest agencja pracy, ok, odkryta. Dobra, i teraz zobaczmy, gdzie my tu jeszcze nie byliśmy. Oj. No chyba poszalałem troszeczkę. Dobra, pojedziemy prosto, bo tam widzę jedną firmę. No tak troszeczkę tutaj na ostro poszliśmy. Dobra, tu jest widać garaż do kupienia, proszę bardzo. Dobra, i tutaj będziemy wjeżdżali. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj do wyboru. 4900, także też... Z kolei belki metalowe. No 24 tony, to już naprawdę dosyć ciężkawy ładuneczek. Dobra, no czyli ten Osnabrück ewidentnie tutaj około 5000 jesteśmy w stanie wyjąć. Dobrze, i jeszcze musimy, słuchajcie, podlecieć tutaj do tej firmy trzeciej, którą widzę właśnie w Hamburgu. Dobra, tu już może lepiej spojrzę, o właśnie. Dobra, troszeczkę wymuszone pierwszeństwo, niestety. Dobra, i tutaj jeszcze jedziemy. No, widać, że to port. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, co tutaj jest ciekawego. Oj, szkoda. Szkoda, słuchajcie, no nie wiem, czy to jest kwestia jeszcze braku tak jakby naszej tutaj, naszego doświadczenia. Nie mam pojęcia, ale widać, że są jeszcze firmy, no to jest chyba kolejny port, bo wydaje mi się, że tamta też była podobna. I niestety tutaj nie uzyskamy niczego więcej. No dobra, słuchajcie, weźmy tak na próbę, bo nie jechałem jeszcze. A to akurat chciałbym sprawdzić, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ciężki ładunek, słuchajcie. Zresztą oczywiście... Jedyna kwestia jest taka, czy chcemy... Dobra, to jeszcze słuchajcie, bo i tak będziemy musieli do tego Hamburga wrócić. Więc ja pojadę, słuchajcie, w górę. Zobaczę, z czym to się będzie wiązało. Dobra, no puśćcie jeszcze raz ten komunikat, bo niestety nie zdążyłem się z nim zapoznać. Widać tylko, słuchajcie, no 35 tysięcy, aczkolwiek zaczynaliśmy z kwotą 36 tysięcy, więc no wiadomo, że troszeczkę było tankowane, było też i spane, no ale bez przesady. To nie powinny być aż tak duże pieniądze. Dobrze, i pojedziemy sobie po prostu w górę, słuchajcie, w stronę Danii.
Zobaczymy, oczywiście jak będzie trzeba pomyśleć o jakimś DLC-ku, to bardzo chętnie to uczynię. Słuchajcie, żeby sprawdzić przy okazji, jak to wygląda. Dobra, i tutaj robimy stop. No, miejmy nadzieję, że jeszcze mamy tą... tak, bo tu mamy tą za 4900, a tu mamy za 4600. Dobrze, i przyjmujemy właśnie to zleconko. W drogę. Dobra, o, proszę bardzo, jak bliziutko przyczepka. Dobra. Do dzieła. I możemy lecieć. Dobra, lepiej puścić, słuchajcie, bo to nigdy nic nie wiadomo. O, o, jeszcze my tu mamy podwójną przyczepę. No, to trzeba będzie uważać podwójnie. Dobra, zmienimy sobie tutaj na razie. No, to z parkowaniem będą czady. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. No, na farcie, na żółtym. Dobra, rozpędzić się idzie, słuchajcie, więc może nawet z tymi belkami dalibyśmy sobie bez problemu radę tutaj podróżować. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Tutaj naprawdę, jak widać, no gęsty. Dobra, no ależ my teraz mamy metrowca, słuchajcie, tutaj. Dobra, 170 km do celu. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Nie zdążymy, nie zdążymy niestety na tych światełkach. Trzeba będzie poczekać. Dobra, no i mamy, słuchajcie, nauczkę, czyli jeżeli faktycznie myślimy o odpoczynku, to najlepiej uczynić to przed przyjęciem zlecenia, a nie w trakcie zlecenia. No chyba, że naprawdę będziemy mieć jakąś długą trasę, ale to chyba wtedy też i czasu mamy więcej. Natomiast na razie realizujemy, można powiedzieć, takie raczej zleconka. No naprawdę, słuchajcie, manewrowanie jest tutaj już wyższą szkołą jazdy. Wracając do tematu, no naprawdę, słuchajcie, szkoda tej kary, którą dostaliśmy za spóźnienie się. No i oczywiście już tak jak podejrzewałem, jeżeli słyszymy tą muzyczkę, no to ona już niestety informuje nas o tym, że no nasze zlecenie jest po prostu opóźnione. No i zamiast dostać jakąś fajną premię za dostarczenie tego ładunku, no to niestety jeszcze dostajemy karę. Dobra. No, trzeba uważać, jak widać, na niektórych kierowców, bo naprawdę potrafią być niebezpieczni, słuchajcie, w tym podjeździe. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Dobra, no tutaj nie ma co szaleć z prędkością, bo na
naprawdę łatwo wypaść, słuchajcie, jak się ma podwójną naczepę. Dobra, tutaj luz na szczęście. Chociaż tak troszeczkę, no... Gdyby tam było jakieś auto, no to już naprawdę mielibyśmy troszeczkę do naprawy w naszym aucie, plus oczywiście dodatkowo na pewno jakiś mandacik by się posypał za taką stłuczkę. No i dobra, zostało nam, słuchajcie, 135 km. No, rozpędzanie znowu nam nie wychodzi tutaj najlepiej. Fakt, że jedziemy, no takie mam wrażenie przynajmniej, że leciutko w górę. No ale dobra, z każdym kilometrem, słuchajcie, to się naprawdę poprawia. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobra, to jakiś tunel. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Leciutko musieliśmy zwolnić. Trzymaj się lewej strony. No, widać, że naprawdę sporo jest tych ograniczeń na drogach. Niedaleko, słuchajcie, 80 km. Także naprawdę, słuchajcie, te trasy robi się w miarę szybko, to trzeba przyznać. Naprawdę niedużo zostało. No i na razie na drodze bez żadnych kłopotów. To też jest istotne, słuchajcie, bo obok tam, nie, Berlina, to cały czas mieliśmy, słuchajcie, jakieś kłopoty. Skręć w prawo. Zobaczymy, jak tutaj dojedziemy. Czy będzie możliwość, słuchajcie, odkrycia tego miasta, takiego, które było po drodze. Jakaś taka dziwna nazwa. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, to faktycznie troszeczkę się
rozpędziłem. Dobra, przyhamowaliśmy troszeczkę. Już jakieś miasto widać tutaj po prawej stronie. No ale to ciekawe, bo z mapy tak by wynikało, że to jeszcze chyba nie jest nasze miasto. Zobaczymy. No, tu coś się dzieje poważniejszego. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. No i mamy, kochani, drugie już dzisiaj w tym odcineczku odkryte miasto Kilonia. Wow, 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 wow. No, myślałem, że zdążę na tej zieleni. Dobrze zauważyłem, bo już normalnie byłby mandacik za taki występ tutaj. No i oczywiście, no, przede wszystkim martwi mnie to parkowanie, ale no, miejmy nadzieję, że jakoś nam to gładko pójdzie, słuchajcie. No i cóż, będzie tutaj trzeba oczywiście odpocząć. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra, mamy tutaj przynajmniej z tego co widać dwie firmy. No ale to już oczywiście, słuchajcie, będziemy brali zlecenia w następnym odcineczku. Nie no, w prawo, nie w lewo. Dobra, to jeszcze kawałek. No nie, to widać, że mamy trzy firmy tutaj. Słuchajcie, bo tutaj jedną właśnie minęliśmy, do drugiej zmierzamy. No i trzecia jeszcze taka wysunięta tutaj z tej prawej strony. Dobra, no jest noc, więc miejmy nadzieję, że jakoś to sprawnie przelecimy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jeszcze. Skręć w lewo. Jeszcze. I co, tutaj będziemy skręcali. Dobra. No, nie widzę lusterka. Dobra. Jesteś u celu. No i dobra. Słuchajcie, no i to jest najlepsze, że tak, mogę robić wszystko, nie ma. Oh no. Dobra, może to tak się uda zrobić. Dobra, udało się, słuchajcie, więc nieźle. No dobra, mogę jakoś zaakceptować te expy. Doskonale, słuchajcie, no tutaj tak jak widzicie, premia za wprawę 228 euraczów, czyli w sumie wpadło na nasze konto 4640 euro. No i słuchajcie, naprawdę kolejny tutaj kroczek do tego, żeby zbliżyć się do poziomu 5. My oczywiście, słuchajcie, lecimy tutaj w miasto, troszeczkę pozwiedzamy. Oj, 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 ja zapomniałem, przecież mamy przyczepę za sobą, dobra. Przecież nikt jej nie zabrał. Dobra, czy tu się da jakoś przejechać? Pozwiedzajmy to przy okazji. No nie, chyba nie.
dobra, widać, że tutaj, słuchajcie, są przygotowane jakieś ładunki, więc no, gdybyśmy się chcieli nawet zdecydować, to oczywiście byłaby taka możliwość. Dobra, zobaczmy, czy my coś tutaj mamy, słuchajcie, do odkrycia. No nie bardzo. Nie bardzo, natomiast no, musimy się oczywiście przespać tylko. Trzeba było jeszcze zobaczyć, jak wyglądają te ładunki. Dobra, zobaczmy, co tu jest możliwe. Słuchajcie, no to byłby finał, więc tutaj jak widać możemy tylko i wyłącznie jeszcze wrócić do Rostoku, czyli tutaj żadnego miasta, no przy takim ruchu nie będziemy mogli odkryć. No więc musimy ewentualnie decydować się na jakąś inną firmę. Zobaczymy, bo tutaj w miarę to jest wszystko blisko rozłożone. Można to naprawdę szybciutko, słuchajcie, przyjechać i sprawdzić. No jejku, ale się tu nasza maszyna jakoś dziwnie rozpędziła. No, jak nie ma przyczepki, słuchajcie, to ten nasz samochodzik naprawdę ostro zasuwa. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sprawa tutaj. No, tu już troszeczkę lepiej to wygląda. Zobaczmy. Możemy jechać do Hamburga, albo możemy sobie wybrać Bremę. Aczkolwiek, no, powiem wam szczerze, że tak nie za dużo tutaj dostajemy. Hamburg, więc to tak wygląda. Dobra, czyli tutaj ewentualnie Brema. Brema by była do wzięcia, aczkolwiek jest to jedno z tańszych zleceń. Dobrze, i teraz tak, z uwagi na to, że będziemy się kierować do hotelu, bo oczywiście przydałoby nam się troszeczkę przespać. 39 tysięcy na koncie, więc niewiele. No, nie widzę świateł. Nie w tą stronę. Jeszcze zostało nam tak naprawdę sprawdzić tą firmę, która jest tutaj po lewej stronie. Aczkolwiek wydaje mi się już znajoma, słuchajcie, więc to też no wiadomo, że z czasem będziemy się uczyć oczywiście tych firm. No i miejmy nadzieję, że po prostu dla tych firm będziemy mogli robić to coraz to lepsze zleconka. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy tak naprawdę tylko jedno zlecenie, ale zobaczcie, jaka różnica. Brema, proszę bardzo, 4,5 tysiąca wygasa. Aczkolwiek, no niestety, ale musimy się chyba najpierw przekimać. No szkoda, bo naprawdę dobre zleconko. Dobrze, pojedziemy sobie teraz do hotelu. No i oczywiście, jeżeli nam się uda, słuchajcie, to po przespaniu się, czyli w następnym odcineczku, no to już będziemy wiedzieć, żeby zmierzać ewentualnie tutaj. No naprawdę, ja tutaj na ostro, słuchajcie, jest noc. No, w dzień takie rzeczy na pewno by nie wyszły. Dobra, i tutaj powinna być gdzieś strefa. Widać, że tutaj mamy naprawianko i tutaj możemy sobie zaparkować i się przespać, słuchajcie. Dobra, od razu możemy to zrobić, dlaczego nie. Odzyskamy siły, przychód 1264 Lenard, przychód 1500 kierowca Ralf, słuchajcie, więc
też troszeczkę zarabiamy tych pieniążków. No dobrze, kochani, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek z serii ETS 2 na moim kanale. Będziemy się widzieć, słuchajcie, w odcinku 12, 13 chyba. Słuchajcie, naprawdę już tracę rachubę w tych odcinkach. 43 384 na koncie. Dalej mamy 3 kierowców, dalej mamy 3 ciężarówki. Słuchajcie, mamy już odkryte kolejne miasta. No i oczywiście będziemy ruszać dalej, żeby odkrywać kolejne tutaj miasta, które dla nas mają tutaj, są przygotowane na mapce. Także widzimy się, kochani, w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo za uwagę dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się, hej! Dark Owen. Gaming World Media.